Jak ty wspominasz urządzenie swojego domu? Bo jesteśmy w takiej tematyce meblarskiej, takich, wiesz, wnętrz. Przychodzą mi takie skrajne emocje, jak sobie o tym myślę, no bo remont to zawsze, wiesz, jest pasmo różnych rzeczy i takich okoliczności, które mogą cię niespodziewane spotkać. Oprócz tego, że jest przyjemnie w momencie, w którym sobie wybierasz różne rzeczy, dodatki, ale jak musisz zmierzyć się z ekipą i czasami dużo rzeczy nie idzie po twojej myśli, dużo rzeczy cię zaskakuje, to już wtedy nie jest tak fajnie. My na przykład tak przeżyliśmy zmiany w naszym domu i skończyło się tak, że tata Oskara wszystko nam zmieniał, remontował, bo nie mieliśmy żadnych osób. Jak zatrudniliśmy jakichś pracowników, to oni po prostu na drugi dzień po prostu nie przyjeżdżali, więc ciężko było nam znaleźć takiego dobrego fachowca, więc tutaj duża zasługa rodziców i oni sprawowali pieczę, więc już było lżej. Ale początki były trudne. Ale to jest tak, że tata Oskara wam pomógł znaleźć ekipę, czy tata Oskara pomógł wam robił. To wszystko sam ogarnąć? Robił. Czyli wy mieliście podejście do ekipy, kogoś tam zatrudniliście, tak. Raz przyjechali, i a później niewypał. Już nie przyjechali. A zapłaciliście im coś? No oczywiście, no z góry zawsze. Po prostu jak zatrudniasz ekipę, no to musisz dać na materiały, musisz dać pierwszą część. To nie działa tak, że ktoś przychodzi do pracy w tym i wiesz, i nie ma. Oni zawsze chcą zaliczki, to jest najgorsze. Czyli oni zawinęli też kasę twoją. Ja mam zawsze, słuchaj, jeśli chodzi o remonty, to ja zawsze mam po prostu takie ciekawe historie. Przecież wcześniej, jak chyba nawet mówiłam kiedyś o tym, jak robiłam remont swojego poprzedniego mieszkania, to też zrobiłam kuchnię, zapłaciłam całość. Wtedy się nauczyłam, że całości się nigdy nie płaci. I ta kuchnia nigdy do mnie nie dojechała, więc no trzeba, wiesz, mieć twardy tyłek przy remoncie, no i udawać, że wie się, co trzeba robić. Ja na przykład udawałam, że wszystko wiem, a nic nie wiedziałam, po prostu starałam się być pewną siebie, żeby panowie traktowali mnie poważnie. Dobra, mi się podobają te historie z tymi ekipami remontowymi. Najpierw skupmy się na tej pierwszej, która miała zrobić ci kuchnię, ale jej nie zrobiła. Ile ty im zapłaciłaś? Ile ty straciłaś przez nich? Już, słuchaj, wiesz co, już nie pamiętam, bo to było do mojego poprzedniego mieszkania, no ale to było z jakieś, nie wiem, z 50 tysięcy. 50 tysięcy? I nie próbowałaś tego odzyskać w żaden sposób? Oczywiście, wygrałam sprawę w sądzie. No i co, i zwrócili ci? No, oczywiście, że nie. No ale ty jak to, wygrałaś sprawę w sądzie i ci nie zwrócili? Jeszcze miałam karę umowną, więc jakby, no po prostu pan zrobił takie historie, że jest po prostu człowiekiem, który jest niewypłacalny i nie ma niczego na siebie przepisanego, więc jakby nie da się z tego, więc ja już odpuściłam, powiedziałam trudno. To jest taka nauczka dla mnie, żeby po prostu może lepiej przypilnować pewne rzeczy. Ale to jest strasznie irytujące, nie? Że po prostu ktoś przedstawia dokument, że jest niewypłacalny, mimo tego, że tam coś może mieć, nie? I byłoby z czego zabrać, ale oficjalnie no niczego nie ma. To już nawet nie o to chodzi. Po prostu jest to jakby przykre, bo ja to było moje pierwsze mieszkanie, to było po prostu moje marzenie. Wiesz, żyłam każdą śrubką, która powstaje w moim domu, żyłam każdą szafką, wybierałam, wszystko robiłam sama i nagle, wiesz, czekasz, a pan ci nie dojeżdża, a to mówi, że mu, wiesz, koło po prostu się zepsuło, a to, że nie wiem, warsztat mu się spłonął, więc no po prostu tyle historii, że naprawdę to jest aż śmieszne, ja to wszystko wierzyłam, no bo myślę sobie, dlaczego mam mnie oszukać? Dlaczego przecież dostał całość, więc no myślę, że każdy remont kryje różne ciekawe historie. Ale mam nadzieję, że przy tym drugim remoncie zapłaciłaś tylko część, tak, nie całość. Tak. To już była taka nauka na przyszłość. Dostałam dobrze po tyłku i nauczyłam się tego, żeby faktycznie nie być takim łatwowiernym.